dniu 95. rocznicy powstania klubu na Bułgarskiej Lech Poznań podejmować będzie Górnika Łęczna. Piłkarze Kolejorza przygotowują się do tego starcia od wtorku. W ramach środowej jednostki treningowej pierwszy zespół rozegrał mecz kontrolny z rezerwami. Spore znaczenie w przygotowaniach do spotkania z Górnikiem miała też dogłębna analiza gry rywala, który pod wodzą Franciszka Smudy z meczu na mecz, mimo że traci punkty, prezentuje się coraz lepiej. Ostatnie trzy mecze, gdy Górnik Łęczna grała bardzo dobrze. Wygrywali su tylko jeden punkt, ale grali su bardzo dobrze. Zatem mecz kontra Pogoń Szczecin grali su bardzo dobrze. Kontra Korona Kielce grali su bardzo dobrze. Analizujemy każdy mecz od następnego rywala i wiemy, że niedziela gramy kontra jedna drużyna, która pokazuje na boisku dobre angażowanie, dobra organizacja i ona jedna drużyna, która gra bardzo ofensywnie. Przed meczem z Górnikiem Łęczna trzech kluczowych zawodników Kolejorza zagrożonych jest pauzą za kartki w następnym ligowym spotkaniu. Jeśli ktoś z trójki Lasse Nielsen, Aziz Tetteh, Łukasz Trauka zobaczy w niedzielę żółty kartonik, to w meczu z krakowską Wisłą nie zagra. Jeśli ci zawodnicy przeciwko Górnikowi unikną kary, to w podobnej sytuacji znajdą się na kolejkę przed spotkaniem z Legią. Następny mecz, najważniejszy mecz, i to jest mecz, który mamy u niedzielę. I później mamy mecz z Wisłą Kraków, później mamy mecz Puchar Polski. Co będzie do tego meczu z Legią, nie wiem. Może być, że nie jestem trener za ten mecz, nie wiem. Tylko następny mecz, to jest niedziela Górnik Łęczna i to jest wszystko. Starcie wicelidera Lotto Ekstraklasy z jej czerwoną latarnią rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:30. Rozjemcą w tym spotkaniu będzie Bartosz Frankowski z Torunia. Bilety na niedzielny mecz zostały już wyprzedane. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.